Jego pogrzeb. On tam mieszka. Dzisiaj? No nie dzisiaj. A. Właśnie nie wiem kiedy. Mam zapisać do tych ogłoszeń intencji. Powiedział nam wojewódzki konserwator zabytków, był przy odbiorze pani z wojewódzkiego sejmiku, ludzie, kanclerz Lisowski, biskup. Tu było chyba z 11 osób, że dwa dni odbierali ten dach i nam się groziło parę godzin, żeby się kościół wszystko zawaliło do środka. Byłaby katastrofa budowlana i nam powiedział wojewódzki konserwator, że była ostatnia chwila. Belki takie ja mam tam, tutaj nie mam. Mam na zdjęciach, nawet w kronice, tu kronikę zostawiłam księdzu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Pan Jezus już się zbliża. Już szuka do mnie.
jedzie tam. Jedzie, tu nie widzę. Nie widzę jeszcze z tego muru, nic nie widzę. Dobra, jedź. Tak. No i tak, i teraz jedziemy i zaraz tam jedziemy na podwórko. Do tego. O, i przed tymi... Jedziemy, jedziemy. O, ta biała brama, to trzeba do niej tu wjechać. Na lewo, między te dwa białe słupki. Tak. O. I znowu na lewo, tu mieszka pan organista, tu był ten zamek kiedyś, tam, o tu jedziemy. I tam do, wjedziemy na podwórko do księdza. Tutaj dzieci szkolne jeszcze latały po tych murach, pojedziemy, tak, cały czas i tu, a brawa zamknięta, zaraz otworzymy. A ma pani klucz? A to nie ma chyba nie na klucz, zamknięty na klucz? To by było świństwo. Ja zaraz zobaczę. Tu nigdy ona nie jest zamknięta. Może właśnie ze względu na to, że jak przyjechał...